całość zamknęliśmy w niedzielę poprzez organizację takiego pikniku, rodzinnego pikniku, no, można powiedzieć sielskiego, którego, do którego zaproszenie otrzymał każdy praktycznie mieszkaniec, każdy dom w Orli i tutaj przy bliskich nam wsiach. Miało to postać takiego pikniku, festynu z prezentacją właśnie, to był problem właśnie z prezentacją kultury żydowskiej, ale kultura polska i ukraińska była jak najbardziej reprezentowana. Przyjechały tutaj oczywiście zaprzyjaźnione również zespoły i artyści, którzy po prostu na moje hasło, na moją prośbę zjawili się u nas. Oczywiście znana firma, czyli zespół, ukraiński zespół pieśni i tańca Ranok z Bielska zaszczycił nas swoją obecnością, zespół Pasieka z Platerowa, już z Mazowsza, którego przywiózł do nas mój serdeczny przyjaciel Waldek Bielak, i zespoły takie folkujące typu Ojraki, typu Offline też się zjawiły. No, tradycyjnie padało, tradycyjnie była burza, także rozpalone głowy było komu, prawda, ostudzić. O, deszcz zrobił swoje, także może planowaliśmy i całonocną zabawę, ale wyszło nam to, że burza nas rozgoniła przed północą. Witajmy oklaskami Walenty Korycki. Człowiek Syła, człowiek ludzi wsi. Dumę już to... Taka impreza jak Orlański Weczórki, to jeszcze nazywało się tak jakoś tygiel kulturowy. Ja zawsze zastanawiałem się, jak to może być, i że tygiel. Tygiel to mnie kojarzy się z czymś takim, co tam warycie, kotlujecie i coś tam robicie, tak ohorzeszko, hojne dobro. Ale jak dobre przyprawicie w tym tyglowi, to wychodzi bardzo smaczna potrawa. Życzę wsiem dobro i zabawy. Zabawa zaczynajecie, dumę już to jeszcze do nas, mnoho ludzi tu dojedę. Ja bardzo chętnie tutaj zawsze deklaruję, że będę was wspierać i w miarę możliwości. Na pewno duchowo, jeżeli będą możliwości, to i finansowo. I wszystkiego dobrego, samych sukcesów i trzymajcie tak dalej. Yeah.
La 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 la